ten liść na przykład typowy objaw niedoboru potasu, który ściśle wiąże się właśnie z niedoborem azotu. Niektóre zboża, niektóre rośliny są bardziej podatne na pH, czy bardziej wrażliwe na niskie pH, jak na przykład jęczmień, na którym się znajdujemy. Występuje on pasowo na polach i to jest charakterystyczne dla tego właśnie mikroelementu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Tematem tego filmu jest, dlaczego zboża żółkną. Wraz z moimi gośćmi, Lucyną Lewicką z KPZS Polska oraz Kubą Lisem, również z KPZS Polska, poruszymy dla Was ten temat i obgadamy czynniki, które mają wpływ na to, jak zboża wyglądają teraz. Miłego oglądania. Jeżeli myślimy o tym, dlaczego zboża żółkną, to takim pierwszym pomysłem są niedobory składników pokarmowych. Powiedz mi, z jakimi niedoborami możemy się dzisiaj spotkać i które z tych niedoborów powodują właśnie żółknięcie liści zbóż? Masz rację, Paweł. Najczęściej zadawane nam pytania w ostatnich dwóch tygodniach to są właśnie pytania od rolników, co dolega moim zbożom ozimym bądź jęczmieniowi. I to żółknięcie rzeczywiście może być spowodowane niedoborem składników pokarmowych, ale nie tylko. Tych przyczyn może być naprawdę bardzo wiele. Ale jeżeli chcielibyśmy doszukiwać się niedoborów składników pokarmowych, to w tej chwili rzeczywiście skłaniałabym się spojrzeć głębiej na niedobory azotów. Te niedobory azotu można będzie łatwo określić po starych liściach. One będą chlorotyczne, czyli będą bardzo przebarwione i to jest taki typowy objaw na tą chwilę niedoborów azotu. Dlaczego możemy ten niedobór azotu w tej chwili obserwować? Myślę, że jest to spowodowane przemyciem przede wszystkim tego składnika, który jeżeli był zastosowany wcześniej jesienią, czyli przed siewem bądź krótko po siewie, właśnie przez ten krótki czas mógł się gdzieś nam tam przemieścić. Przede wszystkim też myślę, że chyba dotyczy to tych starszych zbóż, prawda? Bo te młodsze we wcześniejszych fazach, one też tego azotu potrzebują mniej. I też widać po polach, że to raczej żółkną starsze zboża. Tak, Paweł, te wcześniej siane rzeczywiście mogą nam wykazywać w tej chwili więcej niedoborów. Na tym polu, w którym znajdujemy się, bardzo ładnie możemy tutaj określić niedobór potasu. Ten liść, na przykład typowy objaw niedoboru potasu, który ściśle wiąże się właśnie z niedoborem azotu. Jeżeli nie ma azotu, nie ma transportu potasu i to jest typowy właśnie obraz. Czym on jeszcze może być spowodowany, ten niedobór potasu, azotu? Oczywiście wieloma innymi czynnikami, ale warto też, jak będziemy chodzili, lustrowali swoje pola, wykopać roślinę i spojrzeć na system korzeniowy. Tutaj mamy roślinę świeżo właśnie wykopaną dzisiaj na polu. Widzimy już, że ona bardzo ładnie wypuściła nowe włośniki, czyli zaczęła pobieranie składników pokarmowych. Tylko odniosę się do pogody. Pamiętasz, Paweł, co się działo po świętach krótko? Tak, tak. Znaczy to, co się działo i przed świętami, gdzie była zima, i to, co się działo po świętach, prawda? Gdzie to wszystko... Ruszyła nam wegetacja, tak z kopyta określiłabym, czyli bardzo wysokie temperatury spowodowały, że rośliny też zaczęły intensywnie budzić się i pobierać składniki pokarmowe. Akurat na tej dzisiejszej plantacji, na której się znajdujemy, nie zauważymy niedoborów mikroelementów, które można ich się doszukiwać na młodych roślinach, na młodych, świeżo wypuszczonych tutaj źdźbłach. W tej akurat nie znajdziemy tego, ale tak jak mówiłam, spójrzmy na stare liście, te pierwsze, wytworzone najwcześniej. Na tą chwilę określiłabym, że najbardziej roślinom brakuje, naszym zbożom, azotu. Tutaj akurat na tym polu też widzimy potas. Jeżeli pójdziemy na inne pola i spojrzymy, że rośliny są bardzo chlorotyczne, czyli te przebarwienia, brak tej zieloności, czyli bardzo żółte, jasne, możemy doszukiwać się tam niedoborów siarki. Niedoboru siarki musimy zawsze szukać z kolei na młodych liściach. To jest jeden z makroelementów, który różni się od pozostałych tym, że jest właśnie najczęściej spotykany na młodych, właśnie świeżo wytworzonych liściach. Ja tylko dodam, że w tej chwili możemy oglądać sobie zdjęcia z Waszej aplikacji, gdzie te wszystkie niedobory ładnie widać i też można sobie porównywać, jak wyglądają niedobory siarki, też magnezu, o którym pewnie powiesz za chwileczkę, azotu i potasu, no bo one są często bardzo podobne, ale faktycznie szczegóły, czyli starsze liście, młodsze liście, na to musimy patrzeć, na który organ patrzymy, żeby dobrze sprecyzować, którego składnika brakuje. Masz rację, to nie jest łatwe zadanie, od razu powiem w ten sposób dla naszego rolnika, ale ten, który jest doświadczonym, ten
ten, który lubi swoje pole, lubi je lustrować, też rozmawia z nami, z tobą, z nami. On naprawdę ma spore doświadczenie w określeniu niedoborów, ale na tą chwilę rośliny ruszyły, tak jak mówiłam, bo ta wegetacja wystartowała dzięki tym wysokim temperaturom, które były, i możemy się tu doszukiwać właśnie oprócz niedoborów składników też wielu innych przyczyn żółknięcia plantacji, zbóż ozimych, czy w tym tutaj w przypadku jęczmienia, ale myślę, że o tym też będziesz mówił. To o tym za chwileczkę, a powiedz jeszcze tylko, jak rozróżnić i stwierdzić, że mamy na polu niedobory magnezu i może manganu, bo mangan jako mikroelement jest też taki dosyć fajny wizualnie, można go łatwo rozróżnić, jeżeli chodzi o to, jak już wystąpi na polu. Zgadza się, też moglibyśmy doszukiwać się w tej chwili niedoborów magnezu, ale tu na tym polu no, trudno je stwierdzić. Magnez zwykle objawia się niedoborem też na starszych liściach, czyli to są chlorotyczne przebarwienia, takie charakterystyczne perełkowate, zielone, delikatne plamki połączone właśnie chlorozami. To jest taki typowy objaw, jeżeli chodzi o zboża. Na tym polu, tak jak mówię, tego nie znajdziemy, ale często w tym okresie może to występować. Jeżeli też mówimy, między nerwami, prawda? Jeżeli chodzi o te występujące chlorozy. Widoczne, tak, unerwienia liścia, a pomiędzy nimi właśnie chlorotyczne przebarwienia. Typowy właśnie obraz niedoboru, ale tu odsyłam, tak jak wspomniałeś, do naszej aplikacji. Bardzo ładne zdjęcia, można z tymi zdjęciami z aplikacją na polu bezpośrednio działać. A mangan? Rozpoznawać. Mangan. Bardzo ciekawy mikroelement. Bardzo łatwo też go rozpoznać, jego niedobory mam tutaj na myśli. Występuje on pasowo na polach i to jest charakterystyczne dla tego właśnie mikroelementu. Najczęściej, jeżeli wejdziemy na takie pole, zauważymy, że tam, gdzie jechaliśmy, tam, gdzie był przejazd traktorem, tam gleba jest ubita i tam ta roślina, te rośliny tam po prostu nie cierpią, one mają składnika odpowiednią ilość. Natomiast obok rośliny, które rosną na nieubitej glebie, czyli lżejszej, powiedziałabym, tam może wystąpić niedobór właśnie tego mikroelementu. A powiedz mi, na młodych, też na młodych, świeżo wypuszczonych takich. Okej, a powiedz mi, czy na przykład dzisiaj byłoby sensem, jeżeli ktoś ma niedobory siarki czy magnezu, wjechać z nawozem, aby go podać, żeby uzupełnić ten składnik, czy jednak jesteśmy mimo wszystko w połowie zimy, mimo że jej też nie widać, i warto poczekać, powiedzmy, bliżej tego okresu wegetacji wiosennej, czyli tego okresu, kiedy będzie jeszcze cieplej, aby wtedy podać magnez i siarkę i wtedy to będzie lepiej wykorzystane. Zachęcamy, żeby właśnie magnez i siarkę wysiewać wcześniej. Chodzi nam o to, żeby skorzystać z tej wody glebowej, która po zimie tak naprawdę, po tych miesiącach, których się spodziewaliśmy, że będą opady, będzie więcej tej wilgotności, żeby tą wodę jeszcze wykorzystać. Dlatego też można jak najbardziej w tej chwili aplikować kizeryt, nawóz magnezowo-siarkowy, który oczywiście wtedy, kiedy się rozpuści, będzie dostępny dla rośliny. On też musi chwilkę mieć czasu, żeby przeniknąć do systemu korzeniowego, żeby te włośniki mogły z niego skorzystać. To pobrać. A czy nie trzeba się bać przemywania, że ten kizeryn nam jednak pójdzie zbyt głęboko i nie będzie wykorzystany, bo często taka obawa jest. Tak, masz rację, często jest, ale patrząc kilka lat wstecz, nie mamy niestety nadmiaru opadu właśnie w tych okresach zimowych, w miesiącach zimowych. Często nie mamy też śniegu, także no, naszym zdaniem nie ma takiego zagrożenia, żeby nastąpiło przemycie składnika. Jeżeli mamy oczywiście skłony, jeżeli mamy pola, no, na terenie nierównym, to z dużą ilością wody, opadów, tak? Tak, to jest wtedy problem i no to trzeba się zastanowić, ale patrząc na przebieg pogody, dostosujmy do tego aplikację kizerytu. Mam tutaj głównie na myśli magnez i siarkę, który właśnie przed pierwszą dawką azotu byłoby bardzo dobrze wysiać, po to, żeby właśnie magnez i siarka czekały na azot, który, jak wiemy, jest tym najbardziej pożądanym właściwie no, makroskładnikiem. Kuba, jeżeli chodzi o żółknięcie zbóż, to poza niedobrami składników pokarmowych na pewno również kwestia gleby. Powiedz mi, jak gleba może wpływać na to negatywnie, że teraz nam zboża właśnie żółkną? No, może wpływać bardzo znacząco i myślę, że tutaj zacząć trzeba od oczywistej rzeczy, czyli od odczynu gleby.
I to jest taka pierwsza, podstawowa rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo tak naprawdę odczyn tej gleby będzie powodował później różne procesy w glebie, które też będą ograniczać albo promować pobieranie składników pokarmowych. I to będzie na pewno zależne od gatunku uprawy, prawda? Od gatunku zboża. Oczywiście, niektóre zboża, niektóre rośliny są bardziej podatne na pH, czy bardziej wrażliwe na niskie pH, jak na przykład jęczmień, na którym się znajdujemy. Niektóre są bardziej odporne, natomiast też to zależy oczywiście od rośliny uprawnej. Przy odczynie gleby na pewno też jest sytuacja taka, że to żółknięcie będzie placowe, no bo raczej nie ma sytuacji takiej, że całe pole ma niski odczyn. Tak, to też oczywiście tak. W Polsce mamy większość gleb mozaikowatych, więc wiadomo, że ten odczyn też się między sobą różni. No i tutaj w przypadku niskiego pH, oczywiście kwaśnego, mamy do czynienia z toksycznością niektórych składników metalicznych, zwłaszcza glinu, ale też czasami przy ekstremalnie niskim pH żelaza. Wiadomo, dla większości, czy prawie dla wszystkich roślin uprawnych optymalne jest pH w granicach obojętnego, czyli między 6, powiedzmy, a 7. W warunkach zasadowych to pobieranie niektórych składników też jest utrudnione. Mhm. Ale to, co trzeba powiedzieć, to to, że ten odczyn i ten niski odczyn, no to będzie nawiązanie do tego, o czym rozmawiałem z Lucyną. Niski odczyn, gorsze pobieranie makroelementów, tak? I w tym momencie, jak gdyby to, co będziemy widzieć, to żółknięcie, jest spowodowane niepobraniem odpowiedniej ilości azotu, potasu, magnezu. Tak, nierozwinięciem odpowiedniego systemu korzeniowego. Należy pamiętać o tym, że nieuregulowane pH odpowiada za wiele rzeczy w glebie, które się dzieją, tak? Albo się nie dzieją bardziej, może tak, bo nie ma życia biologicznego odpowiedniego w glebie, jeżeli ten odczyn nie jest uregulowany. Nie utrzymamy odpowiedniej struktury gleby gruzełkowej bez odpowiedniego odczynu. Wiadomo, że jeżeli, żeby pobrać składnik pokarmowy, musimy mieć glebę, wodę i powietrze. Jeżeli te relacje są zaburzone, a to dla przypomnienia powinno być 50% gleby, 25% powietrza, 25% wody i bez odpowiedniego życia mikrobiologicznego, bez odpowiedniego odczynu po prostu takiej struktury gleby nie utrzymamy. Okej, czyli odczyn to jest pierwsza rzecz, ale możemy również pogadać o innych elementach, które z glebą są związane, chociażby podeszwa próżna, czy także chociażby w systemach uproszczonych na pewno słoma, która w glebie zalega. Zacznijmy może od tej słomy, bo to jest też dobry przykład. Słoma oczywiście, jeżeli jest nieodpowiednio rozdrobniona, wrócimy do pH znowu, nie ma odpowiedniego odczynu w glebie, nie ma życia mikrobiologicznego, ta słoma nie zostanie odpowiednio zmineralizowana i nie będzie mogła, jakby rośliny nie będą mogły pobrać tych składników z gleby. Więc przede wszystkim należy zadbać o to, żeby tą słomę odpowiednio rozdrobnić i odpowiednio dobrze wymieszać z glebą. Też dla mineralizacji potrzebny jest wtedy azot, żeby ją dobrze rozłożyć. Jeżeli chodzi o podeszwę próżną, tutaj oczywiście też mamy problem taki, że jeżeli ona jest na dosyć niskiej głębokości, no to wiadomo, korzenie nie będą mogły penetrować tej gleby w głąb. Też tam, gdzie jest podeszwa próżna, nie ma odpowiednich stosunków wodno-powietrznych, więc też dalszy rozwój systemu korzeniowego robi się utrudniony albo niemożliwy. Mhm. A w jaki sposób, jak gdyby precyzja siewu może wpłynąć na to, że dzisiaj zboże będzie w lepszej lub gorszej kondycji? Tutaj musimy pomyśleć przede wszystkim o gęstości siewu. Wiadomo, tam, gdzie ta gęstość siewu będzie zbyt duża, jakby składnika nie ma więcej, rośliny są bardziej zacienione, są bliżej siebie, wyciągają się w górę, zamiast trzymać się ładnie nisko przy ziemi i robić energię dla rozkrzewienia. Druga rzecz, głębokość siewu, też bardzo, bardzo ważna rzecz przy siewie zbyt płytkim. Roślina przy dużej podaży składnika pokarmowego po prostu rośnie w górę, jest niestabilna, nie ma dobrego umocowania w glebie i wtedy też mamy problem. Znowu przy siewie zbyt głębokim są duże problemy z równomiernością wschodu, wtedy też mamy nierówno na polu, bo część roślin jest mocno do przodu z pobranymi składnikami pokarmowymi, a część niestety zostaje w tyle. W tym roku mamy taką specyficzną sytuację, że rzeczywiście ta jesień była długa, mieliśmy krótki czas, ale dosyć mocnych mrozów w Wielkopolsce, przede wszystkim bez okrywy śnieżnej. Także to był taki dosyć trudny czas dla upraw, ale jak widać po większości plantacji, również tutaj plantacje przetrwały w dobrym stanie. Widać, że szybko zaczynają nadrabiać w porównaniu z przed 2 tygodniami, wyglądało to dużo słabiej. Teraz duża część pól, które były jeszcze niedawno żółte, teraz są już ładne i zielone, także rośliny korzystają z tej pogody i z tych warunków i z tych opadów, które mają. No te warunki są fajne i to dzisiaj korzystają nie tylko rośliny, ale także my, bo faktycznie słońce i temperatura jest całkiem znośna, ale zima jeszcze jest przed nami
przynajmniej kalendarzowa, nie wiadomo jak to się potoczy, na pewno trzeba mieć rękę na pulsie, bo już nie było, były takie lata, kiedy nawet zima przyszła, koniec lutego, marzec i też może mieć wpływ później na kondycję. Jasne, wiosną. Że tak. Dla tak rozwiniętych roślin to może być rzeczywiście szczególnie groźne. Widzimy też, że większość zbóż jest już bardzo, zwłaszcza tych sianych w terminie, jest bardzo dobrze i mocno rozkrzewiona, więc jeżeli wszystko wiosną ułoży się i do wiosny nie będzie niesprzyjających warunków, no to już na pewno będziemy mieli o ten jeden problem rozkrzewienia mniej. Oczywiście poza niedoborami składników pokarmowych, czy także kwestiami związanymi z odczynem gleby i tego, co w glebie jest, warto, żebyście pamiętali, że również mają wpływ na to, jak zboża wyglądają teraz, choroby grzybowe, w tym przede wszystkim mącznik prawdziwy zbóż i traw, którego możemy na tych najwcześniej sianych zbożach zobaczyć najwięcej. On powoduje właśnie to, że niektóre zboża wyglądają tak, jak wyglądają, czyli właśnie są dosyć mocno porażone, co wpływa również na to, że liście tracą turgot, tracą kolor i tym samym wyglądają na mocno przeżółknięte. Poza chorobami grzybowymi warto zwrócić uwagę w jęczmieniu w szczególności, czy nie mamy do czynienia z wirusem żółtej karowatości jęczmienia przenoszonym przez wektory, jakimi są mszyce czy koczki. Te wektory mogą właśnie przynosić choroby wirusowe, które powodują, że plantacje głównie jęczmienia ozimego żółkną i placowo również karłowacieją. To będzie widoczne mocniej w momencie, kiedy wegetacja wiosenna gdyby ruszy bardzo szybko oraz intensywnie. Wtedy placowo będzie widać, że te rośliny tak gdyby w swoim pokroju robią się zamiast coraz większe, to stoją lub też robią się coraz mniejsze. Poza chorobami na pewno warto zwrócić uwagę na uszkodzenia poherbicydowe, w szczególności w takiej sytuacji, jaką mieliśmy kilka tygodni temu, kiedy mieliśmy przymrozki czy nawet dosyć silne mrozy w nocy bez okrywy śnieżnej. Najczęściej widzimy uszkodzenia po difluorfenikanie, wtedy kiedy on występuje w dużych ilościach, w dużych stężeniach. Widzimy te uszkodzenia na najstarszych liściach w postaci takich żółtych przebarwień, które doprowadzają do nekrozy całych liści. Jeżeli ktoś z Was wykonywał dosyć późno zabieg chwastobójczy, to może zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt, bo on może wpływać na to, że obecnie zboża na Waszym polu mogą żółknąć. Na pewno częściej spotkamy żółknące zboża w monokulturze zbóż, czyli wtedy, kiedy mamy pszenicę po pszenicy czy po innym zbożu. Wiąże się to też z tym, że mamy więcej wtedy chorób podsuszkowych, czy to ułamliwości, czy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, które wpływają właśnie na pogorszenie kondycji zbóż. Ostatnim parametrem, który może wpływać na to, że dzisiaj mamy żółte zboża, są oczywiście mrozy w korelacji z niską mrozoodpornością odmian, które macie na swoich polach. Warto na ten parametr cały czas patrzeć, wybierając konkretne odmiany, czy to pszenicy, pszenżyta, żyta, czy jęczmienia ozimego, ponieważ w takich sytuacjach, kiedy mróz jest dosyć duży, przy braku okrywy śnieżnej, może to na odmianach o niskiej mrozoodporności właśnie wywoływać taki efekt, że te zboża będą żółkłe. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Trochę takich pól jednak, gdzie zboża pożółkły w ostatnich tygodniach mamy, więc na pewno część z Was przynajmniej zastanawia się, jaki mógłby być tego powód. Wraz z moimi gośćmi postarałem się odpowiedzieć na te najczęściej zadawane pytania w kontekście, dlaczego zboża żółkną. Piszcie w komentarzach, czy u Was sytuacja na polach jest raczej dobra, czy macie pszenicę, przeżyto, żyto czy jęczmień w pełnej barwie zieleni, czy też raczej zdarzają się takie plantacje, gdzie właśnie te przeżółknięcia występują. Dzięki za ten materiał. Zapraszam Was do oglądania wideo podcastów oraz następnych polowych materiałów, których będzie na pewno tym więcej, im bliżej będziemy wiosny. Do zobaczenia.